29 kwietnia wspominamy błogosławioną Marię Magdalenę Odwcielenia. Katarzyna Sordini urodziła się 16 kwietnia 1770 roku. Jej rodzicami byli Wawrzyniec i Teresa. Była czwartym z dziewięciorka dzieci. W wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru świętego Filipa i Jakuba w pobliżu Viterbo we Włoszech. Nie było to proste, gdyż była już zaręczona. Do klasztoru wstąpiła bez zgody ojca. W wieku 19 lat złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Maria Magdalena Odwcielenia. Po 14 latach pobytu w klasztorze, w wieku 32 lat, została wybrana przełożoną klasztoru. Zatroszczyła się o to, by siostry żyły w większym ubóstwie i radykalniej pokutowały. Pojawiło się w niej pragnienie powołania do życia zgromadzenia zakonnego, którego celem byłoby nieustanne adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W tym pragnieniu utwierdzał ją ksiądz biskup Jan Baldeschi. W roku 1807 opuściła swój klasztor i udała się do Rzymu, gdzie przy pomocy papieża Piusa VII tworzyła nową wspólnotę. Zamieszkała w dawnym klasztorze ojców karmelitów. Już w następnym roku została napisana reguła zgromadzenia. Jednakże w tym samym roku, w czasie wojny, Francuzi wkroczyli do Rzymu i rozwiązali wszystkie wspólnoty zakonne. W tej sytuacji wyjechała ze wspólnotą do Toskanii. Wkrótce siostry wróciły z tułaczki do Rzymu i zamieszkały przy kościele świętej Anny na Kwirynale. 13 lutego 1818 roku papież Pius VII zatwierdził konstytucję zgromadzenia, którego charyzmatem jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. W 1824 roku powiedziała, że umrze jesienią. Zmarła krótko przed północą, 29 listopada 1824 roku i została pochowana przy kościele świętej Anny. Założony przez nią zakon adoratorek Najświętszego Sakramentu liczy około 2000 sióstr, posługujących we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Meksyku, Chile, w USA, Afryce oraz w Ziemi Świętej. Męską gałęzią tego zakonu jest wspólnota mnichów adoratorów wieczystych Najświętszego Sakramentu. Powstała w 1991 roku w Meksyku. Mnisi mieszkają w trzech domach. Najważniejszym przesłaniem błogosławionej Marii Magdaleny Odwcielenia są słowa: aby nigdy nie zapomnieć o obecności Jezusa w Eucharystii. Prosiła, by ludzie z największą uwagą podchodzili do Jezusa obecnego w Eucharystii. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomniał słowa nowej błogosławionej: Jezu, chciałabym, aby cały świat Cię kochał, nawet kosztem mojego życia. Błogosławiona Maria Magdalena uczy, że z serca Jezusa Eucharystycznego w tajemniczy sposób wypływa nowe życie, zdolne odnowić chrześcijan. 3 maja 2008 roku w Bazylice Świętego Jana na Lateranie odbyła się beatyfikacja Marii Magdaleny Odwcielenia. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Maria Magdalena Odwcielenia wytrwale naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.